To koniec plotek o kryzysie w małżeństwie Żaków. Fani nie mogą się nadziwić. Żakowie raz po raz udowadniają, że prawdziwa miłość przezwycięży wszystko. Tym razem znów dali popalić wszystkim, którzy plotkowali o kryzysie w ich małżeństwie. Jak można zobaczyć na zdjęciu w mediach społecznościowych, czas dla zakochanych się dosłownie zatrzymał. Zobaczcie tylko to zdjęcie. To koniec plotek o kryzysie w małżeństwie Żaków. Fani nie mogą się nadziwić. Cezary Żak i Katarzyna Żak jakiś czas temu musieli stawić czoła plotkom na temat swojego małżeństwa. Według doniesień mediów aktorska para przechodziła poważny kryzys. Na szczęście plotki nie zawierały w sobie ziarenka prawdy i Żakowie nadal jest ze sobą szczęśliwi. Aktorska para postanowiła pochwalić się zdjęciem ze swojego dnia ślubu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że od tamtego minęło już 38 lat. Katarzyna Żak poznała Cezarego Żaka na obozie jeździeckim szkoły teatralnej w 1983 roku. Dwa lata później byli już małżeństwem. Z ich miłości zrodziła się Zuzanna w 1995 roku, a później Aleksandra. Żakowie na zdjęciu z dnia ślubu. Minęło 38 lat. I tak już 38 lat prycza w pryczę, napisał żartobliwie Cezary Żak. Gwiazdor dodał zdjęcie, na którym ma gęste włosy i brodę. Z kolei Katarzyna Żak nosiła krótko ścięte blond włosy z lekko kręconą grzywką. Trzeba przyznać, że na zdjęciu wyglądają uroczo, a żona aktor wręcz nic się nie zmieniła. Żakowie pochwalili się zdjęciem z dnia ślubu. Fani nie mogą się nadziwić. Fani nie mogli uwierzyć, że czas dla Katarzyny Żak się zatrzymał. Na zdjęciu sprzed 38 lat wygląda niemal identycznie. Swoje zdania wielbiciele pary i widzowie słynnego serialu Rancho wyrazili tłumnie w komentarzach. Nic się nie zmieniliście, oby tak dalej pani Kasia, nic się nie zmienia. Dużo miłości dla państwa na kolejne lata, uwielbiam państwa duet, niech spektakl trwa. Oboje jesteście dla siebie całym światem, a wasza miłość nigdy się nie starzeje i jest niczym światło w waszej duszy. Życzę kolejnych latach pełnych miłości, gratulacje. A moje dzieciaki non-stop Rancho oglądają i podziwiają teraz powyższą fotografię i nie mogą się nadziwić, ale zaraz, Solejukowa z Kozłem?